Looking at our current leadership, my reaction can be described as full of anger and disgust. If nothing is done to stop it, I foresee a full-blown and endless war, with both the Americans and Russians drawn further into the conflict. We began to terrorize our own people, as the government has done before. Our tactics result in streams of blood on both sides, and our leadership has long lost the greater goal of our revolution. With deep regret, I realize that I have become what I once hated. All we did was exchange one terror with another. I should never have left the path of peaceful protest and dialogue. Now, it is time to correct my mistake and bring an end to this, once and for all. Only negotiation will have a chance to succeed so that our families can live in peace again. For the good of our homeland, I have decided to stage a military coup against the remaining GRM leadership, as they have decided to continue the path of war. Upon gathering the soldiers I can trust, we will embark on a mission where we will spill the blood of our own brothers for the good of all our people. Our so-called leaders want to use the captured UAF equipment and bring war to our neighbors. They have betrayed our revolution and the ideas it was based on, as well as all of us that have followed them. We need to stop them right here and now, as they have become the tyrants they vowed to defeat. Their most loyal division has cordoned off the whole area. We must fight our way through these outposts and take out their AT capabilities hidden in town. Once this is done, the armored division of Colonel Jafar Karim will join our fight and help us to secure the area. Cześć moi drodzy, witajcie w ostatniej misji w Cold Wars w kampanii GRM. No jest to ostatnia misja właśnie z tej całej kampanii, nie zostało tego naprawdę dużo. No i co? Zanim zaczniemy, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować jeśli nie subskrybujecie, no i nie zapomnijcie o dzwoneczku, a my przechodzimy do naszej bitwy. Naszym celem jest zniszczyć te posterunki. Niestety frakcja jedna się sprzeciwiła nam i musimy zająć oba posterunki, czy jeden? Wszystkie trzy. Trzeba przejąć wszystkie trzy posterunki, to nie będzie takie proste. Jak to wygląda? Te karabiny stanowią największe zagrożenie. No, niestety mam mały oddział. Jeden oddział, na szczęście wszyscy mogą się uleczyć, ale to wciąż za mało. No i co? Najlepszym chyba rozwiązaniem będzie zaatakować tędy. Sporo tych karabinów. Dobra, zaatakuję z prawej strony, a potem spróbuję resztę od tyłu. Problemem też będzie ta strefa. No dobrze, idziemy. Trzeba się po cichu przedostać. Nie mam tu żadnego ze snajperką. Z tego co widzę, nie. Ło. Ja akurat mam takiego z najgorszą bronią, bo nie automat. Do chałupy, do chałupy. Jak mi przywalił? Jeszcze jeden tu żyje. Dobra, zabili go. O, przynajmniej można łatwo między nimi przechodzić. Ładna pogoda. Ładny zachód słońca jest. O, idealnie, można do okopu. Ten okop jest naprawdę słaby, a ja nic nie widzę. Dobra, padnijcie. Aha, oni nie padną w taki sposób. Dobra. Odłamkowy, nie koktajl, znaczy nie odłamkowy, tylko smoke. Potrzebuję smoka.
Smoke rzucony. I po cichu, no w teorii po cichu, przedostajemy się do przodu. Taką zasłoną. Dobra, jestem już blisko. Na wszelki wypadek rzucę parę granatów. O, niedobrze. Jednostka zmechanizowana. Dobrze, jestem pod okopem. Jesteśmy pod okopem. I co to jedzie? Samochód z ciężkim karabinem maszynowym. Ło, ale oberwałem. Dajcie mi... A, ten też ma taki sam karabin. Z tego co widzę, ten ma... Automat to jest? To samo. Dlaczego oni mają takie karabiny? Dobra, ten ma automat. Granat! I znowu mi na taką broń zaznaczyło. Dobra, to ja sobie tu po drodze coś podniosę. Przeładować, biegniemy, raczej idziemy. Dobra, strzelec zdjęty. Ciężki karabin jest zlikwidowany. Nie, tu jeszcze ktoś chyba gdzieś stoi. Dobra, jedno zdjęte. Teraz od tyłu tamte pozostałe trzeba zlikwidować. Oczywiście patrol. Dobra. O, co znowu coś... niefajnie. Posiłki. Dobra, wysadzone. Ciężarówka jest wysadzona. A skurczybyki wlazły na budynek. Naprzód, panowie, ruszamy do ataku. Strasznie wielki odrzut ta broń ma. O, już stamtąd strzelają. Ja pierniczę, jak to oślepia. Dobra. Przynajmniej od tyłu to zaatakujemy. Granaty. Leci. Trochę za daleko. A i tak nie przeżył. I tak kule go zdjęły. Dobra, potrzebuję mołotowa. Za nisko. Za nisko. A, w taki sposób nie wrzucę. No cóż.
No to w taki sposób jedynie rzucę. Już słychać, że się ruszyli. Dobra, jestem ranny, więc siebie uleczę. Na chwilę wezmę tego typa. Może jeszcze jeden na dokładkę. Granat. Chyba za daleko. Jeszcze tu skubańcy siedzą. Dobra, to w takim razie ciebie wezmę. Za daleko. Znowu za daleko. Jak w strategiach ciężko jest rzucać granatami. Ten jak się cały czas pali. Ło kurde. Podnoś go. Tak się bawimy. Dobra, to ja zaraz wam pokażę. Chociaż... Nie, ten ma RPG. RPG jest mniej skuteczne. A coś czuję, że mogą być dość ciężkie jednostki zmechanizowane. Na górze typy siedzą. Dobra, to nic zrobiło. W takim razie odejdźcie stąd. Do tyłu. Ciebie na razie... Masz granaty? Nie ma. Ale tu gdzieś leżą trupy. No właśnie, zaraz sobie wezmę co nieco. To poproszę granaty. Jeszcze z ciebie wezmę. Masz jeden. Najbardziej to by się koktajle Mołotowa przydały. Leży. Kurde, poleciał za daleko. Nie odbija się od tego dachu. Teraz się odbił. No. Pięknie rzucone. Jeszcze tutaj jest typ sobie siedzi. Ja pierniczę, jak mi skosił. Jak mi skosił. A no tak, reszta się nie rusza. Poproszę ciebie. Przeładuj ten CKM. A, to jest inny rodzaj amunicji, szkoda. Ale dobra, wszyscy mogą uzupełnić sobie tu amunicję. O tyle się liczy. Niech wszyscy sobie uzupełnią amunicję. No, nie wiem niestety jak wybierać, żeby mi dało innego typa z inną bronią, no ale dobra. Najwyraźniej będę musiał sobie znaleźć jakąś lepszą broń. To jest kałach. A nie, w sumie mam kałacha. Mam kałacha, ale nie mam granatów, mam mołotowa. No niedobrze, otworzyli ogień.
i tak za daleko rzuciłem. Kurde, ta wyrzutnia granatów jest bardzo kiepska, albo tam, nie wiem. A, z tego, nie z RPG. RPG by to zdjęło od razu. Ognia, nawalamy! Strzelajcie, a nie tak się gapicie. Niedobrze, jeden leży. Jeszcze RPG. Tylko reload. Ci co mają się uleczyć, niech się uleczą. Aha, musimy zdjąć te wyrzutnie przeciwpancerne. Jeszcze jeden typ tu został. Nie można zostawić żadnych świadków. Załatwić go. Jeszcze tego. Doskonale. Dobra, wszyscy są żywi, wszyscy uleczeni. No dobra, gdzie są te cele? Jedno jest tutaj, tu i tu. Bo chyba najpierw zacznę z lewej strony, jestem najbliżej zarazem. Szybko, 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 szybko. Już strzelają, już mnie widzą. Szturmem. No i co? Prezenty im porzucam. What? Dlaczego to się tak odbiło? Nie dotknęło siatki i się odbiło. Okej, okay, ciekawe błędy. Tutaj leżą. O, tam jest. Siedzi w oknie. Dobra, jedna wyrzutnia zdjęta. Teczki i granat. Z tyłu jakieś tam typy zostają. Dobra, ja muszę się uleczyć. Jestem jedyny, który musi się uleczyć. Bierz to RPG. Doskonale, samochód zdjęty, o to chodziło. Bierz też tego akacza. A, nie weźmy go. Nie ma miejsca. Zaraz on to miejsce sobie zrobi. Wyrzucasz i bierzesz. Tam jakiś samochód był. Jest cały czas. RPG. Dobra, samochód zdjęty. O to chodziło. Szybko wycofać się. Idziemy. Trzeba iść dalej.
Czy czasem tutaj nie stało wyrzutnia? O, nie ma. Nie ma przejścia. Granat. Dlaczego oni tak praktycznie nie strzelają? Uuu, kurde. Ale ja się wpakowałem. Dobra, niech ten typ się uleczy. Tutaj jakiegoś wcześniej zostawiłem. Trzeba go znaleźć i zabić. O, i to aż dwóch. Dobra, leżą. Szybko, 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 szybko. Ranny, więc niech się uleczy. Kurde, za bardzo pudłuję. Jeszcze tutaj przyszli. Dobra, ci są zdjęci. Gazem, gazem, gazem. Ło, kuźwa. Tu jest karabin. Szybko uleczyć. Uleczyć ich dwóch. Łoż ty! Tak się bawisz? Dobra, szybko lekarza, raczej apteczki. Cały oddział tutaj leży, dobra. A, ten typ nie ma apteczek. Pistolet, nóż to wyrzucam. Każdy, kto musi, niech się uleczy. Bo to jest potrzebne. O, nie ma rakiet. Jak się chowa? O kurde! Jak tu mi się schował. Dobra, ten nie żyje, z tyłu dostałem. Leży. Leży. Jeszcze tutaj gdzieś jeden leży. Siedzi. Dobra, bierz apteczkę, bierz granat. Cały oddział ruszamy. Naprzód. Mam jeden granat. Trochę za daleko. Ale coś tam pomoże. Ile ich tu jest?
Kurza twarz, musiała ci się skończyć amunicja. Dobra, kolejna wyrzutnia zniszczona. Kurde, tu na dole są. Kryć się. Ci na dole nie żyją. Dobra, też się ten musi uleczyć. Apteczka, szybko. Ciężki karabin, załatwi tę robotę. Załatwi. O nie, z tyłu. Z tyłu wróg. Kurde, coś tam zmechanizowanego jest. RPG. Nie mówcie, że to dalej działa. Ja tędy przejść nie mogę. Kuźwa, to już powinno leżeć. Jasny gwint, zaraz mi ludzie będą padać. Kto tu miał RPG? Ty masz RPG. Poważnie? To też nie zadziałało? Dobra, najstarsza taktyka. Jeden leży, drugi leży. Jest, widać, widać przestrzał, RPG, czyli wyrzutnia. Szybko wyrzutnia. Jak to poleciało? Wszyscy żyją, wszyscy. Niech każdy się uleczy, kto musi. Jak ten straszy karabinem. A ci co tak dziwnie stoją? Nawet nie za osłoną, tylko na środku. No nie, to chyba jakiś żart. Nie, nie, nie. Dawaj. O, jest amunicja. I przeciwnik. Wszyscy umieścić się w tych miejscach, ustawić. Ty tu, ty tu. I co nie mają, muszą się uleczyć. I tak, ostatnia wyrzutnia. W tym miejscu. No to już załatwię tę ostatnią. Na szybko. Kurza stopa! Jak mi się tu typ schował? Gdzie jest typ z RPG? Nie ty. Ty. Kurde. O, to wyrzucasz, to bierzesz. Kurde, jednego nie zmieści. O, dobra. No, teraz zmieści ładnie. Idziemy po ostatnią wyrzutnię przeciwpancerną. Zajdziemy ich od tyłu. Może tędy wejdziemy. Dobra, wyrzutnie zneutralizowane, ale pozostał kolejny cel misji.
Jakie wsparcie można sobie wezwać. Mogę to 80 nawet. A. Okej, dobra, ten jeden musi dojść. I ta, no dobra. To już te wille sobie zostawimy, moi drodzy, na koniec. No i co? Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!